To ja nawiązując do tego, że Artur wywołał mnie z poselstwem na językach, chwilę wcześniej przypomniała mi się taka scena z mojego życia, kilkanaście lat wcześniej. I zacząłem to rozważać, sobie myślę tak, wyjdę i powiem to jako mini świadectwo, albo nie, jako poselstwo. I za chwilę przyszło mi się, dobra, powiem następnym razem. I w tym momencie usłyszałem głos Artura, wyjdź i powiedz to poselstwo. A czego to dotyczyło? W pewnym okresie mojego życia, kiedy już byłem, już mieszkałem w Warszawie, pracowałem, miałem taki potężny kryzys autorytetu. Objawiało się to w tym, że nie wiedziałem, nie potrafiłem znaleźć w swoim życiu osoby, której mógłbym do końca zaufać. Na której mógłbym się oprzeć w taki sposób, że jeśli ona coś mówi, to ja to biorę jako prawdę, tak? Że tak jest do końca, nie podważam tego. Więc ponieważ takiej osoby nie było, w młodym wieku zawsze takimi osobami są rodzice. Potem zazwyczaj człowiek dojrzewa i dorasta, to obserwuje, że jednak nie wszystko, co mówi rodzice, to tak jest w rzeczywistości i wiele rzeczy jest inaczej. Potem każdy szuka, przynajmniej ja tak wiem, szukałem autorytetu w innych dziedzinach mojego życia. Też nie do końca rozumiem, dlaczego akurat tej osobie mam wierzyć, że to, co ona mówi, to tak jest, a nie tej drugiej, która mówi troszkę inaczej, ale też całkiem rozsądnie to brzmi. I ja miałem z tym duży problem i w zasadzie nie wiedziałem w ogóle, jak funkcjonować, bo brakowało mi takiej stałości, takiej pewności. Nie wiedziałem, na kim się oprzeć. I chcę tylko tyle powiedzieć, konkludując, że znalazłem to w Bogu. Że taką postacią jest Bóg. Tak jak mówi Bóg, tak jest. W ogóle nie ma się co zastanawiać na ten temat.